Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu o tym, że w naszym życiu jest wiara, nadzieja, miłość. Z nich zaś największa jest miłość. Co to jest ta miłość? Nawet Pismo Święte mówi, że wiara się kiedyś skończy, kiedyś będziemy oglądali Pana Boga twarzą w twarz, nie będzie potrzebna już wiara, że nadzieja też się już spełni, a miłość pozostanie. Miłość jest jedyną przeznaczoną na wieczne trwanie. You were mine. Oh, why? Sorry, I'm not sorry. You don't fit in my sorry, but I know that's a lie, 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 lie. Thank you, but no thank you. I'm trying to stay faithful, but you know that's a lie, 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 lie. You're giving me heart attack. Adam. Ja Marta. Biorę Ciebie, Adamie, za męża. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę, aż do śmierci. Córciu, opiekuj się moim synem, jak tak. Dobrze, ojcze. Thank you, but no thank you. I'm trying to stay faithful, but you know that's a lie, 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 lie. You're giving me heart attack. Bravo!